Podcast Oko Kreatywne. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj w holu lumpeksowym. Jest to hol z takiej wyprawy do Limanowej z koleżanką, więc zobaczycie przebitki ze sklepów. Był to bodajże Bad Pol i drugi sklep, którego nazwy nigdy nie pamiętam, ale zobaczycie go zaraz w relacji. Zobaczcie, co kupiłam i pokażę Wam też takie stylizacje z lat 60. Były pytania o to. Chodziło o taką sukienkę z jedwabnego brokatu, właśnie vintage z lat 60. i dziewczyny pytały tam, co się, jak została ta sukienka rozwiązana, przerobiona. Pokażę Wam przebitki moje i pokażę Wam też to w związku z tym, że jedna z tych rzeczy jest piękną perełką vintage, taką naprawdę autentyczną, niesamowitą. W związku z tym ta transformacja będzie właśnie zawarta w tym filmiku. Kochani, lecimy już dalej, lecimy teraz do relacji i potem domierzymy. A i oczywiście bardzo Was proszę o zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będzie dużo takich treści, modne trendy, vintage, ale przede wszystkim rzeczy super jakościowe, rzeczy markowe z lumpeksu, z odzysku. Zapraszam. Olatex International. Taki sklep. I oczywiście, że są perełki tutaj z lat 60. lub 70. podomka. Sukienka bawełniana z Indii, której niestety nie wzięłam, bo była rozpruta, lniana, piękna sukienka w rozmiarze L, super bluzka z bawełny, piękna, zarowa sukienka na plażę, naprawdę w ślicznych kolorach. Cześć, tu Eko Kreatywna. Jestem w second handzie. Dzisiaj idziemy zobaczyć, co jest na nowej dostawie. W Bad Pol była nowa dostawa, naprawdę udało nam się z koleżanką kupić świetne perełki. Tutaj bluza Ganta, której nie wzięłam, buty Rickera. Super kaszmirowy golf czarny i torebka Picarda w świetnym stylu i stanie, superowe, modne buciki ze skóry. No i tutaj perełka zakupów, bluza Adidasa, którą odstąpiłam koleżance, bo wyglądała w niej super. A teraz pokażę Wam konkretnie rzeczy, jakie kupiłam, bo to, co tam widzicie, często jest to nie wszystko, albo niektórych z tych rzeczy, które widać w przebitkach, nie kupiłam. Także lecimy, słuchajcie. Najpierw ten Bad Pol będzie i tam, słuchajcie, udało mi się kupić bardzo fajne akcesoria, naprawdę super. I w zasadzie kupiłam tam same akcesoria, bo niestety okazało się, że sweter jest do reanimacji. Sweter nie zauważyłam, ale miał wadę, dlatego zawsze oglądajcie, zanim kupicie. Czasem może być fajna rzecz, ale mieć naprawdę dużą wadę, która może się okazać, że wykluczy go z gry, że tak powiem. Tymczasem naprawdę niesamowite buty kupiłam, które Wam tu zaraz pokażę w stylówkach. Bardzo modne, w ogóle nie noszone, albo może, ja wiem, może raz były noszone. Buty ze skóry w modnych trendach, naprawdę w fajnym stylu. Tu Wam pokazuję szczegóły. Ogólnie rzecz biorąc, buty wyglądają jak nowe. Zobaczcie, nie będę dzisiaj aż tak dużo mówić, bo jeszcze jestem po chorobie. Rozłożyło mnie naprawdę mocno, więc trochę będę mniej mówić dzisiaj, pewnie niektórzy się ucieszą. Piękne buciki, pokażę Wam tu je właśnie w zestawie z tymi akcesoriami, które dalej idą. Bardzo markowa torebka marki Adax. Adax to jest świetna marka robiąca wyroby skórzane i to jest taka torebka w stylu Old Money. Brązowa, tak jak te buty. O, te buty, jeśli nie było dobrze widać, to są ciemnobrązowe. Bardzo podobnym odcieniu jak ta torebeczka. Zobaczcie, jakim pięknym stanie. W ogóle, jak dobra to jest marka, możecie zobaczyć po tych detalach. Naprawdę mega stylowa. No zobaczcie, jak to super wygląda. Zaraz zobaczycie w stylówce właśnie z bucikami. Ale to nie wszystko, bo mam jeszcze jedną torebkę oprócz tej malutkiej. Wow, naprawdę się udało, słuchajcie, bo te torebki nie są tanie. A tutaj też fajnej marki Picard torebka, taka większa, miękka. Tak widać, że była troszkę używana, ale nie jest też zniszczona. Jest naprawdę w fajnym stanie. Tutaj ma takie drobne zadrapanie, ale jest zapastowane już.
Słuchajcie, torebka mega leciutka, oczywiście, że ze skóry naturalnej, tylko takie torebki kupuję. Bardzo praktyczna, naprawdę bardzo w fajnym stylu. Taka w stylu listonoszki, ale w fajnym kształcie, takim dużo bardziej oryginalnym i takim i bardzo pojemna. Słuchajcie, naprawdę ta torebka mieści mnóstwo rzeczy i ma tutaj różne widzicie? Ma różne przegródki. No super, super praktyczna rzecz. Też w identycznym prawie kolorze jak te buty, więc wow. Także akcesoria w tym sklepie bardzo fajne się udało dostać. No i teraz przechodzimy do tego kolejnego sklepu, tego dużego takiego, którego, jak mówię, nazwy nigdy nie pamiętam. I kupiłam tam trzy rzeczy, tą perełkę z lat 60. na końcu pokażę. Pierwsza będzie sukienka taka plażowa z Zary. Naprawdę świetna sukienka, słuchajcie. Ona jest z wiskozy i w kolorach idealnych dla mnie, więc pewnie zostanie ona ze mną na wakacje właśnie teraz. Patrzcie, jaki piękny wzór taki, ale lata 70. Przepiękna kolorystyka. Bardzo, bardzo taka leciutka, przyjemna, miła sukienka. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, naprawdę. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii, ale dajcie znać koniecznie. Wow. Cudo. Dla mnie cudo. No i kolejna sukienka w większym rozmiarze. To jest Elka, słuchajcie. Bardzo fajna sukienka, taka około do kolanka z lnu. Konkretnie jaki skład? 53% lnu i 47% bawełny. Super, bardzo ładny odcień różu. Taki lekko lila, ale jest to taki pastelowy róż. Zapinana szmizierka z szerokimi rękawami. Naprawdę super. Mam nadzieję, że się wam podoba. Patrzcie, jaki piękny rękaw. Pokażę się wam w tej szmizierce, ale ona jest na mnie naprawdę dużo za duża. No i tak, jest to super, super rzecz na lato. Jeżeli ktoś chce nosić to wiejsko, to musi mieć, słuchajcie, jakąś halkę, bo jest nieco przezroczysta ta sukienka. A jeżeli na kostium kąpielowy, to solo w ten sposób, z takim rękawkiem bufiastym. Bardzo, bardzo stylowa rzecz, super jakość. Także super fajny zakup. Słuchajcie, ostatnia dzisiaj rzecz, dzisiaj nie dużo rzeczy, ale za to będą fajne stylówy. No i oczywiście, kochani, zapomniałam o podkoszulce, którą mam na sobie. Najłatwiej to przeoczyć. Wiecie, jak to jest. Najciemniej jest zawsze pod latarnią. Bardzo, bardzo fajna markowa koszulka. Zaraz wam tam wyświetlę nazwę. W super kolorystyce, zwłaszcza do właśnie takiego stylu old money. Prosta, skromna, z bardzo fajnej bawełny. No i jak widzicie, tak to wygląda. Można dobrać do takich jakościowych dodatków, modnych teraz balerin i paska. Tu mam pasek od Eskady akurat na sobie. Także jestem super zadowolona z tego zakupu, bo jest to prosty zakup. Zobaczycie ten zestaw też właśnie z tymi brązowymi akcesoriami, z innymi dodatkami. Takie właśnie jakościowe dodatki super się sprawdzają do stylu old money. Ta oryginalna, wydaje mi się, że ona jest z końca lat 60. Zobaczcie, tutaj jest metka, poznać po tej metce. Sztuczna, bo w tamtych czasach w ogóle tego typu rzeczy w większości były sztuczne. Tu mi odpadła zatrzaska. Odciągnęłam ją sobie, była źle przyszyta. Słuchajcie, jest to takie cudo. Piękna podomka, po prostu jest przepiękna. Zobaczcie na to wykonanie. Już abstrahując od materiału, jest cudna. Jestem po prostu zachwycona tym czymś. Jest przepiękna. No i w związku z tym właśnie pokażę wam tutaj transformację z tej pięknej podomki. I potem pokażę wam też z lat 60. moją stylówę, w której byłam na koncercie Wiktora, o którym już mówiłam w ostatnim filmiku. Kto nie widział, to zapraszam do tamtego filmu. Jeszcze będzie podlinkowany w ekranach na końcu. W każdym razie cudo. No i tamta sukienka z tego brokatu, to już wam pokazuję też przebitkę, jak to wyglądało.
No i teraz zobaczcie moje zdjęcie w stylizacji właśnie tej z brokatową sukienką. Wymyśliłam, że ponieważ ta sukienka dosyć drapie, jest taka przez te metaliczne włókna ostra, halka w kolorze tej sukienki i do tej halki doszyłam materiał z tego paska, który był. Był tam pasek, prawdopodobnie też z uciętego dołu sukienki, bo myślę, że ta sukienka mogła być w ogóle długa, tylko ktoś sobie przerobił na mini. I tak się często robiło w latach 60., jak weszły te, pod koniec lat 60., te mocne mini takie. I zrobiłam właśnie dół, żeby halka miała to wykończenie i przez to też sukienka jest dłuższa, a jednocześnie halka powoduje, że nie drapie ta sukienka i jest dużo przyjemniejsza w noszeniu. Także jest naprawdę okej. I do tego miałam takie ażurowe rajstopki i balerinki w kolorze właśnie takie ostro zakończone w stylu, jak w latach 60. również się nosiło. Także był taki outfit jeszcze ze złotą torebeczką. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was też bardzo serdecznie oczywiście do polubienia filmiku, ale też do polubienia i zobaczenia w ogóle filmiku, który będzie na shortsach, na mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Też będzie na YouTubie później. Właśnie zrobione GRWM Get Ready With Me z lat 60. właśnie z tą podomką i z dziennym oraz z wieczornym outfitem. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na to. Zaobserwujcie też na Instagramie. Będzie mi bardzo miło. Kochani, już na dziś to tyle. Dzisiaj niewiele zakupów, ale w czwartek będzie druga część, mianowicie z tekstylowo w Limanowej. Także kochani, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam.